serdecznie. Proszę Państwa, bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo chcieli przyjść tutaj i rozmawiać. Takie każde spotkanie to jest, proszę Państwa, rozmowa o Polsce. Że chcecie tutaj podzielić się swoimi spostrzeżeniami, dowiedzieć się, jak będę mogła na coś powiedzieć, będę się starała. No mamy wcale do 20, wydaje tylko 20, ale mam nadzieję, że wystarczy nam czasu. Proszę Państwa, przyjechałam w związku z ukazaniem się drugiej części książki Resortowej Dzieci Służby. Ukaże się jeszcze część dotycząca polityków w przyszłym roku. Później będzie część dotycząca biznesu, a całą serię zakończy część dotycząca naukowców. We wrześniu, pod koniec września ukaże się książka moja, druga część Cienia Tajemnic Służb dotycząca niewyjaśnionych samobójstw i zabójstw, trzeci RP. Natomiast jeżeli chodzi o resortowe dzieci, to popularność tych książek przeszła nasze oczekiwania. Dlatego, że przy pierwszej części widzieliśmy, że ona będzie popularna, ale nie aż tak. Przy drugiej jest podobna sytuacja, że się cały czas sprzedaje, cały czas są ludzie zainteresowani, ale proszę Państwa, się temu nie dziwię. Dlatego, że kiedy robiliśmy kwerendę w Instytucie Pamięci Narodowej, ja i moi koledzy, współautorzy książki, to byliśmy, nawet my, którzy siedzimy w tym temacie od wielu, wielu lat, zaskoczeni może z zakresem działania i zakresem wpływów służb specjalnych PRL-u. Byliśmy zaskoczeni tym, że to jest tak naprawdę państwo w państwie, że to jest władza ukryta, o której się nie mówi, a o której ludzie wiedzą. Proszę Państwa, tutaj znaleźliśmy wyjaśnienie właśnie do chyba Instytutu Pamięci Narodowej, dlaczego nie było ilustracji do mobilizacji. Dlatego, że gdyby wtedy otworzyły, na początku lat 90. została otwarta archiwa, to po prostu wiele karier byłoby niemożliwych. Nie byłoby sytuacji takiej, że mamy do czynienia z nagraniami ostatnio ujawnionymi coraz to nowymi, gdzie sobie panowie zawłaszczają państwo, rozmawiają w knajpie na tematy na przykład jak wyeliminować przy pomocy środków prawnych opozycję. Że mamy do czynienia z przeciwnymi przetargami. Zrobię taką dygresję, że jak dr Targalski był w Krajowym Rejestrze Sądowym i sprawdzał dokumenty, akty rejestrowe spółek założonych przez dzieci i funkcjonariuszy służb specjalnych PRL-u, bo to oni najczęściej zakładali te spółki, chociaż też zdarzali się funkcjonariusze PRL-u, to te spółki w 2006 roku i 2007 wykazywały straty w bilansach, finansach. Wykazywały straty, chociaż wtedy była koniunktura gospodarcza bardzo dobra. Na nowo im się sytuacja poprawiła w momencie, kiedy weszła do władzy Platforma Obywatelska. Proszę Państwa, te spółki działają do tej pory w obszarze paliw, w obszarze ochrony, w obszarze ubezpieczeń. Doszło do tego, że prywatne agencje ochrony, proszę Państwa, chronią instytucje państwowe. Taką sztandarową agencją założoną, która jest takim przykładem działania służb specjalnych PRL-u, to jest Agencja Ochrony Konsalnej, założona przez byłych pracowników wywiadu PRL-owskiego. I proszę Państwa, w tej chwili spółka jest większościowym udziałem mają Hiszpanie, ale w radach nadzorczych dalszym ciągu są ci ludzie z bezpieki. I ta spółka chroni marynarkę wojenną, chroni prokuraturę wojskową, chroni obiekty państwowe. Gdzie się człowiek nie obróci, tam są właśnie agencje ochrony powiązane ze spec-służbami PRL-owskimi, które mają świetne, świetne zlecenia. I dlatego, proszę Państwa, jest potrzeba budowy nowego państwa. Bo to, co mamy, to jest instytucja fasadowa. To jest tak, jak powiedział Bartłomiej Sienkiewicz, że mamy tylko pozór państwa, że państwo istnieje teoretycznie. Bo rzeczywiście państwo istnieje teoretyczne, proszę Państwa, zawłaszczone przez ludzi służb. Nie można absolutnie, proszę Państwa, myśleć, że tych służb nie ma. Oni nie poszli na emeryturę, oni w dalszym ciągu istnieją. Wystarczy otworzyć jakąkolwiek telewizję, TVN, telewizję publiczną, gdzie jako eksperci wypowiadają się Marek Łukaczewski, Aleksander Makowski, ludzie, którzy w normalnym państwie, gdyby tak powiedziałam, była normalna ilustracja, ich by po prostu nie było. Nie mieliśmy opcji zerowej na początku lat 90. Nie mieliśmy prawdziwej ilustracji przez 12 lat prawie, przez 13. Tak naprawdę ilustracja się zaczęła w momencie, kiedy szefem Instytutu Pamięci Narodowej został profesor Janusz Kołtyka.
a i tak było wtedy bardzo kiepsko. Niedawno była taka sytuacja, że u Moniki Olejnik był Jarosław Gowin i Monika Olejnik go zapytała, to było po tej historii, jak była zapowiedź, że Polska się zwróci o obserwatorów OBWE przy najbliższych wyborach parlamentarnych, żeby obserwatorzy przyjrzeli się, czy wybory w Polsce przebiegają prawidłowo. I wtedy Monika Olejnik zapytała Jarosława Gowina, czy ładnie to odnosić na polskie państwo za granicę. Jarosław Gowin wtedy zapytał się, a czy pani zadała takie same pytanie Bronisławowi Geremkowi? Bronisław Geremek, który też odnosił na polskie państwo w Brukseli, jak była lustracja. W 2006 roku bodajże. I proszę państwa, ten strach przed lustracją, to takie zabieranie się tych całych środowisk mainstreamowych znajduje wytłumaczenie w aktach IPN-u. Dlatego Instytut był tak bardzo atakowany. Dlatego Adam Michnik mówił na początku lat 90. jak wyszedł z archiwum MSW, że w tych aktach są tak straszne rzeczy, że nie powinno się ich w ogóle ujawnić. Aleksander Pakowski mówił wręcz o zabetonowaniu IPN-u, tak o zniszczeniu. Ci ludzie byli przekonani, proszę państwa, że nigdy obywatele tych akt nie dostaną. Stało się zupełnie inaczej. Mamy w tej chwili dostęp do archiwów i my robimy to, czego nie zrobił Instytut Pamięci Narodowej. I tak stwierdził Sławomir Cenckiewicz. Proszę państwa, w ubiegłym roku ukazała się książka IPN-u dotycząca mediów. Ja to potraktowałam jako odpowiedź na naszą książkę, na pierwszą część. I w tej książce, wydanej przez IPN, opracowanej przez historyków, którzy mieli dostęp do wszystkich materiałów, tak samo jak i my, jest na przykład życiorys Mariusza Waltera. I nie ma tam ani słowa o tym, że Mariusz Walter figuruje w archiwach jako zarejestrowany tajny współpracownik Wiktorii Mewa. Tego po prostu nie ma. Więc my ze szczegółami, te książki są czasem aż przesycone szczegółami, ale uznaliśmy, że musimy tą wiedzę pokazać, że nie może ona zostać ani w jakichś pojedynczych artykułach, czy nie może się znaleźć absolutnie w jakichś bardzo skąpych opracowaniach. Ja mam nadzieję, że kolejne części będą rzucały nowe światło na dlaczego mamy taką polską politykę, dlaczego mamy taki biznes, dlaczego mamy naukę. Proszę państwa, ci ludzie są bardzo silnie powiązani z biznesem. Wystarczy przywołać postać Aleksandra Mankowskiego, który nie został pozytywnie zweryfikowany. Nawet ta dziurawa komisja weryfikacyjnego nie przepuściła z prostego względu. Po pierwsze, jego działalność końcu lat 80. w Watykanie, w Olbrzymie, dyplomatą Olbrzymie, bo ci ludzie zawsze pracowali za granicę na podwójnych etatach. Mówię o pracownikach wywiadu karolowskiego. Inwigilacja otoczenia papieża. Agentura umiejscowiona w Rzymie. Nie przeszedł weryfikacji, ale szybko znalazł się w biznesie. Był właśnie w Konsadnecie, proszę państwa. Później był w spółce, jak sam mówi, że to było zrealizowanie działalności w spółce, która się nazywała Intercommerce. Pamiętacie państwo słynne wystąpienie Andrzeja Lepera, który był wylądowany tylko w klewkach. Pamiętacie państwo, jak się wszyscy wtedy śmiali, okazało się, że rzeczywiście jak Koreańczycy lądowali w klewkach, bo to oni lądowali w gospodarstwie należącym do spółki Intercommerce, w gospodarstwie Rudolfa Skowrońskiego. Biznesmena jednego z najbogatszych Polaków tygodnika Wprost, według rankingów, w tej chwili jednego z najbardziej poszukiwanych osób przez polską policję. Od 10 lat jest poszukiwany i nie znaleziono go. I rzeczywiście wtedy Afgańczycy lądowali w klewkach, bo Aleksander Machowski Rudolf Skowroński robili z nim interesy. I to właśnie Aleksander Machowski przyszedł do polskiego rządu i powiedział, że jest w stanie wskazać miejsce ukrycia Bin Ladena. I zainkasował z talibów. I zainkasował za to, proszę państwa, około 300 tysięcy dolarów, jak mniej więcej. Ta sprawa była opisana przez Antoniego Macierewicza w raporcie. I proszę państwa, i dostał te pieniądze. Było prowadzone śledztwo, zostało umorzone. W czasie, kiedy rządu Platformy Obywatelskiej prezydentury Bronisława Komorowskiego. Te archiwa rzucają również światło na to, dlaczego była taka bardzo mocna obrona Bronisława Komorowskiego z starych służb, który mówił, że rozwiązanie było zbrodnią. Mówienie, proszę państwa, o ujawnieniu agentury jest śmieszne, bo dlaczego obywatele nie mają wiedzieć, kto był szkolony przez Sowietów? Kto odbył kursy GRU, jak na przykład Marek Bukaczewski? Marek Bukaczewski, trzecie pokolenie właściwie zaprawy dzieci, bo dziadek w PPR-ze, ojciec w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, a on sam w zarządzie drugim sztabu generalnego. I
Proszę Państwa, ci ludzie, jeszcze to, tych ludzi łączy jedno, poza Henrykiem Jasikiem z Okładki, mówię o Okładce. Henryk Jasik, ostatni szef wywiadu PRL-u, później szef wywiadu urzędu. Proszę Państwa, odszedł z urzędu w czasie, kiedy ministrem MSW był pan minister Andrzej Macierewicz. Ta cała czwórka wywodzi się z resortowych rodzin, że ojcowie pracowali w bezpiece. Ojciec Marka Tukaczewa, ojciec Aleksandra Makowskiego i Sławomira Wielickiego wjechali tutaj wprost na sowieckich czołgach. Cała władza wjechała. Ale ojciec Makowskiego przyszedł w szkołę NKWD w Kujbyszewie. Kuźnia kadr bezpieki. Od razu jak przyjechał do Polski, otrzymał mieszkanie w Alei Przyjaciół. Byli sąsiadami za Darem Michnikiem. Bozja Szefter również dostał tam obok mieszkanie. Piękny kompleks położony przy łazienkach na tyłach Ministerstwa Sprawiedliwości. Niecała Warszawa została zniszczona. Akurat tam mieszkali przed wojną, mieszkała generalica w czasie wojny Niemcy, którzy dowodzili m.in. zniszczenie Warszawy. I tam zaraz po wojnie umiejscowili się właśnie ludzie z bezpieki. Ojciec Sławomira Petelickiego, proszę Państwa, Petelicki mówi, że jego ojciec był spadochroniarzem. Tak, tylko że nie dodawał, że zrzucony przez sowiecką partyzantkę na terenie Kielecczyzny po to, żeby walczyć z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, którzy był bardzo mocno, przecież zgrupowanie tam było, Narodowych Sił Zbrojnych. Oni wszyscy sobie wpisywali, proszę Państwa, te życiorysy są jak kalki, walkę z bandami, walkę z żołnierzami wypełnieni. Ja na spotkaniach wydaję zawsze ten przykład. Zofia Pilecka-Okułowicz nie mogła się dostać do Nastunia, bo była córką bandyty. Makowski skończył Harvard. Były setki tysięcy dolarów na to, żeby ten Harvard skończył. Usiłowano nas zabić pamięć narodową, ale to się nie udało. Pierwszym prezydentem, który zaczął upominać się i robić w kierunku rzeczywiście na szczeblu państwowym, odnawienia pamięci narodowej przy pacjentom był profesor Lech Kaczyński. Wystarczy spojrzeć, ile osób odznaczył pośmiertnie, proszę Państwa. I ja uważam, i nie tylko ja, całe nasze środowisko uważamy, że skoro mamy taką sytuację w Polsce, to w tej chwili nie ma innego wyjścia, bo skoro można było pośmiertnie odznaczyć bohaterów naszych, zamordowanych przez bezpiekę, również można pośmiertnie i nie tylko ich obecnie żyjących zdegradować, obecnie żyjących wojskowych z okresu PRL-u. Jaruzelski powinien być, proszę Państwa, zdegradowany. Powinien być odebrany stopień generała. Powinien być zdegradowany Kiszczak i ci ludzie, którzy w stopniach generalskich sobie dożywają dni z bardzo wysokimi emeryturami. Tak samo powinni być zdegradowani wszyscy, którzy mają nadmiar na rękach. Proszę Państwa, bo ci ludzie mają krew na rękach, wystarczy patrzeć na łączkę. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy szczątki bohaterów narodowych, a na ich tych dołach śmierci stoją przewiejące pomniki ich oprawców. I dochodzi do tego, że w tej chwili jest budowany panteonik narodowy w pośpiechu, żeby broń Boże nie było jakiegoś dobrego miejsca. A ja jestem przekonana, że w każdym mieście, gdzie tylko są tego typu miejsca, powinny być postawione panteony tym bohaterom. Jest bardzo ostra walka w tej chwili, żeby jeszcze zatrzymać, żeby jeszcze to, co się da, zniszczyć. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Prezydent elekt Andrzej Duda powiedział, że będzie w swoim jednym z wystąpień, z pierwszym wystąpieniem powiedział, że będzie wspierał pamięć narodową w sensie twórczości, że będzie wspierał filmy, że będzie wspierał produkcję dotyczący historii najnowszej. Bo proszę Państwa, co nam zafundowało 8 lat rządu Platformy Obywatelskiej? Wyrukowanie historii ze szkół. Dzieciaki się uczą o historii, ale starożytności. Ten program jest tak rozbudowany, że na historię najnowszą właściwie nie ma czasu. Ale mimo to, i to jest wielka zasługa rodzin, że ta pamięć przetrwała. Proszę Państwa, pan profesor Winakowski to jest taki słynny genealog, który między innymi udowodnił na podstawie właśnie genealogii fałszywej hrabiostwa Bronisława Komorowskiego, zbadał los polskich parlamentarzystów i udowodnił na podstawie badań, że w Sejmie II RP zasiadali potomkowie Sejmu Wielkiego, czyli przez ponad 100 lat zaborów. Ten patriotyzm przetrwał w Polakach, że ci ludzie, którzy jak była druga RP, byli przygotowani do pełnienia służby publicznej. Sejm PRL wiadomo jaki był, a na początku lat 90. w Sejmie zasiadali, proszę Państwa, potomkowie ludzi właśnie z drugiej RP. Także
to pokazuje, jak bardzo ważny jest ten przekaz, to utrzymywanie pamięci w rodzinach. Przecież w ubiegłym roku na festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci film Dzieci z kwatery EU o dzieciach żołnierzy wyklętych. Część z nich rzeczywiście bardzo tragiczne losy miała, ale część się nie poddała, a takim symbolem walki o pamięć jest świętej pamięci Maria Fildowczarska, gdzie przez całe lata walczyła, proszę Państwa, o przywrócenie pamięci o generale Fildorfiniu. Nie doczekała się znalezienia miejsca jego grobu, jego pochówku, bo to nie były groby, to po prostu były doły śmierci. Te służby chciały zniszczyć wszystko. Robiły to w sposób bardzo ewidentny. W ogóle nie było miejsca, proszę Państwa, na coś takiego w służbach jak pamięć. W jednym z artykułów Newsweeku wyczytałam i napisałam o tym we wstępie książki, że w 70 roku Franciszek Szlachcic wymyślił sobie nowe służby, że wyławiali, bo najpierw powstała szkoła wywiadu w kilku tak starych, wyławiał młodych, przystojnych mężczyzn z tłumu studentów i oni byli im proponowaną pracę w wywiadzie i kończyli. Proszę Państwa, kłamstwo. To właśnie myśmy udowodnili na podstawie IPN-u, że absolwenci tej szkoły wrócili się ze stopniowych rodzin. Rzeczywiście były takie sytuacje, że były jakieś przypadki, gdzie nie byli powiązani więzami krwi ze Starą Bezpieką. Ale głównie na przykład Romosław Czempiński. I ci ludzie, proszę Państwa, tworzyli później służby III RP. 29 kwietnia bieżącego roku, kiedy odbywała się premiera naszej książki, o czym nie wiedzieliśmy, było 25-lecie powołania Urzędu Ochrony Państwa i likwidacji Służby Bezpieczeństwa. Opisuję w waszej książce spotkanie, proszę Państwa, do którego doszło w 1989 albo 1988 roku, już nie pamiętam, w Willi MSU w Mandalence. Spotkał się Czempiński, Petelicki, Makowski, Jasik, a z drugiej strony Amerykanie. I ci ludzie zaproponowali z Polskiej Bezpieki, że oni stworzą nowe służby. Zapewne tam padł argument, że jeżeli oni odejdą, to Polska zostanie podpalona. Bardzo często ten argument był używany. Podpalą Polskę. Jak dojdą do władzy, podpalą Polskę. Pamiętacie Państwo nocną zmianę? Pamiętacie, kto siedział przy stole, jak była nocna zmiana, jak obalano rząd premiera Olszewskiego? I też padały te argumenty. Podpalanie Polski, chorzy z nienawiści. Kiedy Antoni Macierewicz rozwiązywał wojskowe służby informacyjne, była mowa już trochę dalej o zdemolowaniu służb, o ujawnieniu agentury. Także, proszę Państwa, te służby w dalszym ciągu są i musimy mieć tego świadomość. Oni nie poszli ani na emeryturę, ani nie udali się na wczasy. Te służby w dalszym ciągu istnieją. Ja jestem przekonana, że teraz te służby będą starały się, bo widzą, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że prawica wygra, że PiS wygra najbliższe wybory parlamentarne. Również dzięki Wam, proszę Państwa, dzięki Wam, że przypilnowaliście tych wyborów. To było ogromne zaskoczenie, ruch kontroli wyborów i Korpus Wyborczy PiS-u. Nikt nie przypuszczał, że będzie tak silna mobilizacja oddolna ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ludzie z tamtej strony, dla których najważniejsze jest tylko pieniądz, myślą, że wszystko można kupić. Do głowy mi przyszło, że ktoś może za darmo to robić. Dlatego, że dla nich jest Polska najważniejsza. Po wyborach w TVN-ie, w jednym z programów porannych, zebrali się trzech specjalistów od internetu i mówili tak: no tak, PiS pompował miliony złotych w internet. To było świetne przedsięwzięcie, świetny strzał. Zatrudnili ludzi, żeby robili pirat w internecie, bo wiadomo już, że telewizja idzie w odstawkę, mainstreamowa telewizja, że ludzie oglądają Telewizję Republikę, Telewizję Trwam, czytają portale nasze, natomiast gazety, natomiast telewizje mainstreamowe są w odstawkę, ale internet przede wszystkim. To pokolenie, to najmłodsze pokolenie wyborcze przede wszystkim posiłkuje się internetem. I proszę Państwa, i te mądre głowy mówią, PiS miał rację, pompował miliony złotych. I podają przykład trzech profilów facebookowych. A w tym czasie pod tym telewizorem siedzi Samuel Pereira, który wrzuca kolejnego mema na te profile, które zrobił za darmo, z własnej inicjatywy i ani grosza na tym nie zarobił, proszę Państwa. Do głowy po prostu nie przyszło im, że można zrobić jakiekolwiek przedsięwzięcie właśnie dlatego, że komuś jest bliska Polska, że zależy na tym kraju.
Dlatego, że właśnie tak jak Szajfel napisał u siebie, że wynajęte S, prawda, w internecie propagowane jest. Nie, proszę Państwa, dlatego, że ludzie w pewnym momencie już doszli do pewnego momentu. Powiedzieli dosyć. Jak było na Węgrzech ujawnienie taśm Giurgianiego, słynnych taśm, po których Viktor Orban doszedł do władzy, minęło rok od czasu ujawnienia taśm, od tego, co mówił Giurgiani, jak okłamywali całe społeczeństwo węgierskie. W czerwcu, proszę Państwa, minął rok od ujawnienia taśm, pierwszych taśm z Sowy. Minął rok i przez ten rok ludzie usiłowano też zagrzebać tą aferę. Tusk powiedział, że sprawa będzie wyjaśniona w przeszłym, w ubiegłym roku. Żadna sprawa nie została wyjaśniona. Ludzie, którzy byli nagrywani, proszę Państwa, są pokrzywdzonymi, chociaż kupczyli, tak jak podmówiłam Państwem, ci, którzy nagrywali, są podejrzanymi. To jest przedstawione przez mainstreamowe media, że było nielegalne nagrywanie. A pamiętacie Państwo, jak była nagrywana Renata Beger z Adamem Lifińskim? Pamiętacie, to wtedy nie było nielegalne nagrywanie. Dostali nagrodę dziennikarską, oprócz tego jeszcze, przecież to były taśmy prawdy. To były taśmy prawdy. W tej chwili, proszę Państwa, jest ogromny strach. Ja się wcale nie dziwię. Ja się wcale nie dziwię, bo jeżeli się zmieni władza, to ja sobie nie wyobrażam, żeby w dalszym ciągu były pompowane te pieniądze z naszych podatków w telewizji i w gazety. Bo z naszych podatków, proszę Państwa, są dawane ogłoszenia, są dawane zamówienia publiczne, ogłoszenia publiczne. Przecież to, co zrobił poseł Adam Kwiatkowski, wyliczając, ile milionów, setki milionów złotych jest pompowane właśnie na przykład w TVN czy w Gazetę Wyborczą. A to dlatego, proszę Państwa, że jeżeli by się zmieniło i ta kroplówka zostałaby zatrzymana, to by było bardzo źle. Dlatego, że Gazeta Wyborcza już jest sprzedaje na poziomie 150-90 tysięcy egzemplarzy, a startowała z poziomu chyba 500. Spadek straszny, a ile jest pełno w numeracie. Również inne gazety, Rzeczpospolita, TVN, która na tej chwili, ja mam jeszcze gorszą sytuację, bo mi się właściciel zmieni. Właściciele są w tej chwili Amerykanie. Ale czy to zmieni coś na lepsze w tej telewizji? Czy... Nie wiem, dlatego że są takie nieoficjalne informacje, że w ogóle ci Amerykanie chcą w ogóle odejść od profilu poli takiego publicystycznego, tylko zrobić telewizję lifestyle'ową, czyli rozrywkową. Co dla jaka będzie z tego prawda, nie wiem. Jaką ale... rolę pani Olejnik będzie miała? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jaką rolę będzie miała pani Olejnik. Natomiast proszę Państwa, to nie jest takie proste, bo Tomasz Lis, proszę Państwa, nie wiem czy pamiętacie, jak Tomasz Lis rozwiązano z nim umowę, podziękowano mu w Polsacie, bo najpierw podziękowano mu w TVN-ie, później mu podziękowano w Polsacie, dokładnie opisujemy to właśnie jego historię w książce Zatrawia Dzieci Media. Tomasz Lis, proszę Państwa, wtedy stwierdził, że się przenosi do internetu. Nie za bardzo miał z tego popularność. Jego uratował niestety Andrzej Urbański, proponując mu pracę w telewizji polskiej. Niestety, mówię to z bólem serca, ale to było... Ale telewizja Republika go zaprasza tego Urbańskiego. Zaprasza... Ja proszę Państwa, tak, telewizja Republika zaprasza z tego względu, że zaprasza ludzi z różnych opcji, a poza tym Andrzej Urbański przyznał się publicznie, że zatrudnienie Tomasza Lisa było ogromnym błędem. Posypał sobie zajmowy popiołem, przyznał się, ale, niestety, proszę Państwa, tak się stało. I jeżeli Tomasz Lis pewnie też się obawia, że nadchodzą złe czasy, bo już w internecie to po prostu zostanie naprawdę. No myślę, że przy tej przewadze prawicy w internecie, jak sama Jania Kolakowska płakała, że internet, że prawica zawłaszczyła internet, to może się stać naprawdę, proszę Państwa, nadejść chude lata. Jak będzie, czas pokaże. Ale mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które kłamały, proszę Państwa, kłamały, odejdą w niebyt. Zapracowały sobie. Bo przecież, proszę Państwa, Joanna Komolka, słynna dziennikarka z wyrelacjonowanej katastrofy smoleńskiej, jak nie wylądują, nas zabiją i tak dalej, prawda? Kłamstwa serwowane przez TVN jest rzecznikiem prasowym, a przynajmniej była, bo ją pamiętam, Centrum Zdrowia Dziecka. Przecież ci ludzie przechodzą na rządowe albo samorządowe posady. To są właśnie nagrody, więc cały czas oni mają świadomość, że czas się ich powoli kończy. Oni nie są przyzwyczajeni, proszę Państwa, żyć
głodu, tak jak Gazeta Polska. Na początku lat 90. jak ktoś dawał ogłoszenia do Gazety Polskiej, to ogłoszeniodawcy byli opisywani. Byli opisywani w imieniu, kto daje ogłoszenia. Proszę Państwa, myśmy się przez całe lata posiłkowali tylko naszymi czytelnikami. Istniejemy tylko dzięki Wam, Telewizja Republika również. Gdyby nie Państwo, to by nas po prostu nie było. Sprawy sądowe, nawiązki, kolejna przegrana ostatnio sprawa. Gdyby nie Wasze wkłady na Fundację Niezależna Media, byłoby naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Gazeta Wyborcza może liczyć, proszę Państwa, na ogłoszenia samorządowe, samorządy. To nie jest tylko pusty TVN czy Telewizja Polska, to nie są puste słowa. Wystarczy wziąć do ręki raport pana posła Kwiatkowskiego. Wszystko jest wyliczone czarno na białym. Służby również mają umocowanie w spółkach Skarbu Państwa poprzez zlecenia. Najcięższą karą dla nich będzie, i największą, nawet nie karą, bo nie można w systemie kar rozpatrywać, tylko dla nich najgorsze będzie to, jak zostaną odcięci od źródeł pieniędzy. Ja wiem, są argumenty, Państwo na spotkaniach mówią, ale oni już mają tyle pieniędzy, tyle mają konta zagraniczne, tyle się nachapali, tyle zarobili, ale proszę Państwa, najbiedniejsi są ci, którzy brakuje złotówkę do miliona. Którym brakuje złotówka do miliona i to, jak będzie brakowało złotówki, ale coraz mniej, mówiąc oczywiście w przenośni, to już będzie ciężko. I ja też mam tą świadomość, że ci ludzie nie odpuszczą. Że oni w dalszym ciągu będą starali się zrobić coś, żeby nie stracić tych zleceń, żeby nie stracić władzy, bo proszę Państwa, służby to jest władza, to jest polityka i biznes, to jest pieniądz i władza. Bez tego byliby nikim. I dlatego, proszę Państwa, trzeba zrobić wszystko, żeby raz na zawsze po prostu tych ludzi odsunąć od życia publicznego. I mam nadzieję, że tak się stanie. Ja proszę o pytania. I osądzić. Proszę bardzo, i osądzić. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było, proszę Państwa, uczciwych procesów, ale zanim to się stanie, to musi być reforma sądownictwa. Nie ma mowy, żeby nie było solidnej reformy sądownictwa. Wyrok na zamówienie wydawany, żeby nie było śledztw politycznych wyroków, to musi się skończyć. Wydany sąd tak sądzi.